Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i dzisiaj, widzowie, podejmuję bardzo głupią decyzję. Tak, widzowie, wczoraj dałem hejterowi bardzo prostą wskazówkę, co ma zrobić. Miał przeprosić Paliona za to, że mu ukradł i może dam mu szansę na to, żeby sprawdzić, czy nadaje się na kolegę. Na, prawda, bo nie można powiedzieć na przyjaciela, bo na przyjaciela to się na pewno nie nadaje, ale na chociażby kolegę. I postanowiłem, że dzisiaj dam mu właśnie takową szansę. I teraz słuchajcie, dlaczego ja chcę mu to dać? Dlatego, że na odcinku dzisiaj u Pawła on faktycznie go przeprosił i faktycznie gdzieś tam te diaksy oddał, więc kurczę, dam mu szansę, ale tylko dzisiaj zobaczę, czy nadaje się na kolegę. Ja, naprawdę, ja z siebie dam wszystko, co najlepsze, naprawdę, po prostu zabiorę go gdzieś, prawda, spędzimy dzisiaj fajny dzień, prawda, jak dwójka kumpli, no tak dzisiaj będzie wyglądał dzień i zobaczymy, czy on, że tak powiem, podtrzyma tą atmosferę i czy uda nam się faktycznie nawiązać jakąś relację. Może, ja nie mówię, że nie, może on jest naprawdę w porządku. Dzisiaj daję mu tą szansę, jedyną taką okazję. Ja nawet, prawda, patrzę, przygotuję dla niego prezent. Jakiś dam mu prezent, to jest w ogóle powalone, ja mu dam prezent, słuchajcie, patrzcie, dajmy tak, dajmy mu złoto, czekajcie, wezmę, co w ogóle złoto robi w takiej losowej skrzynce, czekajcie, co byśmy tu jeszcze mogli mu dać, świecącą jagodę mu dam, prawda, takie coś mu dam mu złoto, świecącą jagodę, muzykę, żeby mógł się wychillować i sobie posłuchać, prawda, ja mu nawet dam urządzenie, które będzie sobie mógł słuchać muzyki, patrzcie, weźmiemy to się chyba robiło tak, jakoś, i w środku diament, jeśli dobrze pamiętam, tutaj mam diament, więc będzie łatwo, chyba tak to się robiło. Jak tak to się nie robiło, to ja już naprawdę nie pamiętam. Ale nie, jednak pamiętam. Dobra, damy mu tak. Damy mu trzy bloki, dobra, niech będą trzy bloki. Damy świecącą jagodę, te bloki odkładam z powrotem tutaj. Za dużo też nie można dać, bez przesady. Dam mu jedno ciastko. Co byśmy mogli jeszcze dać? Dam mu zielone, dobra, dam mu trzy zielone, tak żeby miał na jakieś, prawda, słodycze. No i to jest chyba wystarczający prezent dla niego. I dam mu stach ziemniaków, bo ja mam tutaj te, dam mu stach, i tak mam dużo ziemniaków, więc na spokojnie. A mu, może będzie mu miło, a może mu nie będzie miło. Prawda. Niech, o wiem co mu jeszcze dam, patrzcie, bo ja tu mam serce oceanu, dam mu serce oceanu. Dlaczego? Zaraz zobaczycie, jak mu powiem, to zobaczycie, ja już mam tekst w głowie wymyślony. Dobra, idę do niego i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, że ja mu chcę zaproponować dzień, prawda, jak dwójka kumpli. A i patrzcie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, tutaj zrobiłem takie coś, to jest zjeżdżalnia dla wieśniaków. Ponieważ skoro oni i tak już tutaj są tak zepsuci, że muszą po prostu zjeżdżać, no to uznałem, że spoko, niech w takim razie, niech się przynajmniej dobrze bawią, patrzcie. Na czym polega zabawa? Idzie sobie wieśniak, sobie zjeżdża na dół. I ten mały chyba w ogóle robi okrężną trasę, tak mi się wydaje. Zobaczmy, tu, pyk, pyk, pyk. O, i ten sobie tutaj, prawda, spaceruje, tak, tutaj do środka. I zapraszamy ponownie tutaj do zjeżdżalni, tak jak wczoraj, pyk, 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 super fajnie. Ten tu się zbagował, ten też siedzi, patrzy się w jeden punkt, jest zepsuty. Zakochał się w tym chyba, podobają mu się okulary, chyba chcę mu je zabrać, tak mi się wydaje. Żeby było śmieszniej, oni tak robią cały dzień, całą noc, to nie ma znaczenia, czy jest jakaś pora, widzicie, robi się noc, oni po prostu nie przestają się świetnie bawić. Małe leci naokoło, ten robi małe okrążenia. Świetna zabawa, ubaw popachy, tak to właśnie musi działać. Nie wiem, powalone są te wieśniaki, nie chcę mi się z nimi nic robić, bo po prostu z nimi się nie da. Ja nieważne co ja zrobię, nieważne jaką im robotę dam, one po prostu są tak głupie, że nie są w stanie zaakceptować tego, co mają robić, zepsuły się. Ten tu stoi, no to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, co się dzieje z tymi wieśniakami. Dobra, lecimy do hejtera, ciekawe czy on jest tutaj u siebie na chacie, czy gdzie on jest tam, dobra, widzę jego nick, dobra. Miejmy to z głowy. Dzień dobry. Co mniam, mniam? Co jest na łóżku? Czego tam, dobra. Czekaj. Zanim cokolwiek będziemy mówić, zanim cokolwiek się stanie, ja chcę po prostu jedną rzecz powiedzieć. Tak na start, prawda, żeby było miło. Dzisiaj postanowiłem, że dam ci szansę i dzisiaj postanowiłem, że fajnie by było, jakbyśmy spędzili dzień jako kumple. O, z tobą. No, dobra, czekaj, nie psuj klimatu, słuchaj, dajmy sobie szansę, 24 godziny w Minecraft, spędźmy po prostu dzień, jak na kumpli przystało, wiesz, żeby było miło, żeby było fajnie, żeby, prawda, było elegancko. Ale teraz śniadanie, suchary z masłem i ciastkiem, więc musiałbyś jakby poczekać.
A ty co? To pewnie tam suche suchary jest, bo cię na masło nie stać. Słuchaj, mieliśmy być kumplami, a ty nie... No właśnie, tak też mi się wydaje. Słuchaj, no wykonałeś to, co ci tutaj na tej książce, parę skrzynkę co można zatrzymać. Wykonałem. Więc teraz, że tak powiem, no jest idealna okazja dla ciebie, żeby po prostu, żebyśmy wspólnie mogli jakoś w miarę spróbować się zakumplować, nie? Tak, co ty masz napisane? Przypadkowo... Nie, nie czytaj tego. Dobra, nie ważne. Czytaj tego. Dobra, nie chcę czytać, ja nie chcę się dzisiaj denerwować. Dobra, słuchaj, zacznijmy od czegoś fajnego. Czekaj, masz tą skrzynkę, mógłbyś... To ja zabieram ją. No mam. Tutaj ci ją dam, prawda? I teraz tak, słuchaj, chciałem zacząć od czegoś pozytywnego, więc zacznę od prezentów. Tak jest, przychodzę nie z pustymi rękami, słuchaj. Patrz do skrzynki, co ci daję, jest tak. A więc masz jukeboxa, żebyś mógł sobie puszczać utwory, żeby się po prostu uspokoił czasem, żebyś, prawda... Żebyś mógł czasem, że tak powiem, pochłonąć, żeby było miło i tak dalej. Patrz, tutaj ci daję 3 złota, żebyś, prawda, miał na jakiś, prawda, nie wiem, na co chcesz. Trofeum, co mogę zrobić? Zrób se, co chcesz. Tu masz świecącą jagodę, żeby ci przyświecała złoty każdego kibel, dnia. Złoty kibel sobie zrobię. Albo sobie zrób złoty kibel obojenne. Tu masz ciastko, żebyś miał, prawda, jak osłodzić sobie wieczór. Tutaj masz zielone na jakieś głupoty, na jakieś lizaki i inne takie rzeczy, co tam byś chciał. Tutaj masz ziemniaki, żebyś nigdy nie umarł z głodu, żeby zawsze ci było, prawda, dobrze, prawda, żebyś był najedzony. Taki ziemniaki byś... zdrowe, ale ja wolę buraki. Pamiętaj o tym. Dobra, ziemniaki też się nadadzą. I słuchaj, ostatnia rzecz, serce oceanu, po to, żeby twoja miłość do wszystkich na Palejonowie była głęboka jak morze. A kobiety to lubią? No bo bardzo. Czemu tego mi nie pokazałeś wcześniej, jak za mną zerwała? Dobra, nie gadaj o Emilii, bo mnie się nie chce. Nie chcę, co ty to wyrzuciłeś? A, czemu? Nie, dobra, nieważne. Nie. Dobra, słuchaj, dzisiaj postanowiłem, że nic tak nie łączy facetów, jak wspólne kopanie diamentów. Chodź, przejdziemy się razem do kopalni. Tak, wspólnie pokopiemy coś. Wspólnie... Kominkiem diament, no dobra. Słuchaj, czy my nie mieliśmy się dzisiaj przypadkiem polubić mieliśmy. No, to może trzymajmy się tej, co? Dobra, bo... będę miły. Tak? Bambik. Tak. I to Bambik musisz dodawać zawsze do swoich wypowiedzi? A jesteś Bambik, to co? To jest twoje imię normalne. To ja się mówię, nazywam cię po imieniu, tak jak każdy. Okej, no dobra. Ochłońmy, ja nie da się sprowokować. Bambik, a mam pytanie, bo w ogóle ty wierzysz w to, żeby... Co to jest za wioska? To jest moje osiedle. Jesteś tu tyle czasu, nie widziałeś o tym? Twoje osiedle? Ty masz osiedle tu? Tak, tylko dawno tu nie mieszkam, bo... Dostawa. No jakoś tak. Dobra. Chodź, tu mam kopalnię. Jak to jest jeść tosty? Bo jak jeść tosty, to cię to boli? Nie boli mnie to. Ja lubię jeść tosty. To jest taki trochę rodzaj kanibalizmu, no. Jakie to są domy? A jest dobra. Coś w nich? Nie, są do kupienia te, które są na czarne. Jak chcesz, to mogę ci sprzedać. Ale to jest tylko i wyłącznie dzisiaj taka oferta, bo dzisiaj jesteśmy kumplami. Dobra, chodź. Idziemy pokopać do kopalni coś. A ty masz pochodnie? Ja nie mam pochodni. Nie masz, chodź. A ja chyba mam. No to sobie weź. To czekaj, bo ja mam milion rzeczy, weku. A to zara. Bo ja nie wiem, co się dzieje. Idziemy pokopać, chodź. Dasz radę, idź za mną po prostu. Czekaj, idę. Idziesz? Bo tu zombie są. Kurczę, nie mam strzału. Trzeba tego szkieleta zabić, potrzebuję strzały. Tu jest. Chodź, tu chodź. Dobra, mamy strzałę, jest świetnie. Gdzie jesteś? Nie mogę postawić pochodni. No chodź tu! Dobra, chodź. Męska wyprawa po lepsze jutro. Męska, jestem mężczyzną. No, jeszcze daleko, ale poudawajmy dzisiaj, że jesteś. Dobra, idziemy. Siłownia to powstała u nas. A co, ty byłeś na tej siłowni już? Byłem raz, no. I co, jesteś już, że tak powiem, jakiś docięty? Widać efekty po jednym dniu. Tak, oczywiście. Naprawdę, zgniotłem orzeka. O! Cudownie. Dobra, jesteś gotowy tutaj? Aha, jestem, bo ty nie masz elitry, ojej. Zginę. Dobra, czekaj, rozleję ci tu wodę, skakuj do wody. Bambik, łap mnie, dobra, mamy to. Dobra, i teraz musimy zejść tam jeszcze niżej. O, jakie dziwne, to jesteś gotowy? Co to jest? Słuchaj, ja tam schodzę na dół i ty później po mnie, dobra? Ja tam rozleję wodę. Dobra. Szybko, Bambik, bo zginę. Dawaj. Ale to straszne. Dobra, super wyprawa. Słuchaj, teraz tak. Super zabawa też będzie w szukaniu diamentów. Kto znajdzie więcej, wygrywa. Jesteś gotowy?
Jak więcej, co ty? Start, męskie prawdę ten. I uwaga, kto znajdzie więcej, wygrywa wszystkie. Rozumiesz? Dobra. Ej, czemu ty tak w ogóle taką dziwną chrypkę masz? Ja mam dziwną chrypkę? Tak, głupota, przechodzi mutację chyba. Ja przechodzę mutację, jak już dawno pojestem chyba. A taką chrypkę dostałeś, jakby się, coś się stało. Ja nie wiem, o co ci chodzi, jaką chrypkę, nie wiem, to nieważne. Dobra. Ej, coś kopane było. No było kopane, ale jest szansa na pewno na diaksy, jeszcze tu coś musi być, nie wierzę w to. Czemu, ty mi jakieś takie dziwne tutaj jeszcze, wszystko kopane. Gorszy teren mi wybrałeś. Nie, ty, ale skąd ja miałem wiedzieć, gdzie ty masz kopać, ty? To bez przesady. Ja nie wiem, ja też nie znalazłem żadnych diaksów jeszcze, po prostu kopię. Dobrze wiesz, gdzie ty kopiesz. Nie, ja nie wiem, gdzie kopię. Dobra, słuchaj, no to jest proste wyzwanie, no jednak musisz znaleźć więcej diaksów niż ja po prostu. No dobra, postaram się. Ja też nie mogę znaleźć, po prostu kopię przed siebie, nie? To może A jaki mam? Masz dobry kilo w ogóle? Dobry, zwykły diaksowy. A, okej, okay, to... Ja nie bambik, ja nie drewniany. Nie, wiadomo. To ty jesteś diamentowy mieszasz, ty jesteś zawodowiec. Ja jestem zawodowiec. A jakieś enchanty są na nim? Nie ma. Nie ma, to jeszcze większy zawodowiec jesteś, bo to... Ważne, że diaksy. Czyli... A w ogóle? No. Może porozmawiajmy o członkach Palionowa. O czym chcesz rozmawiać w takim razie? No ja nie wiem, no co sądzisz na przykład o bzyku? A czemu akurat bzyku? No bo ja go nie lubię, bo on mnie wkurza. Mówisz? No to może zrób coś z tym, jak cię wkurza. Ale może co mam powiedz zrobić? Mu to, powiedz mu to. On co chwilę coś mi złego robi, przychodzi mi pod chatę, rozwala mi chatę. Nie wiem, jakieś pomniki, coś tamten, on jest jakiś walnięty ten synek. Trochę ma nierówno pod sufitem, to prawda. Ale to w głębi duszy dobry chłopak jest, wiesz? Tak. No, tylko on po prostu nie wie, jak okazywać się bardziej niż ty. To może to jest taki babiarz? Babiarz? Nie, to akurat zdecydowanie nie jest babiarz. Bardziej bym powiedział... nieważne. Ej, ja tutaj jedyne co to lapis znalazłem. No bo słuchaj, ja znalazłem tylko złoto, nie? Też nie ma kolorowo. Ale cofam się, bo tutaj, no... O, tu jest jeszcze złoto. No nie, no stary, no jest totalna lipa, szczerze mówiąc, no ja tu nie mogę jest nic znaleźć. Lipa, ja nie wiem. Jest mega wszystko przeorane, a my w ogóle jesteśmy na dobrym poziomie? No minus 52, ja nie wiem, czy tu się w ogóle diamenty da znaleźć, ja nie wiem, jaki teraz... Czemu ty się na tym poziomie tak skupiasz, kurde? No ja nie wiem, ja po prostu tutaj kiedyś kopałem i nie wiem, czy to dobrze, że ja tu kopałem. Przeżywasz to jak komar okupacji. Co? Ej, mam diaksy! Nie! Mam diaksy, wykopuję właśnie. Tak szybko? No, jak szybko? Jak to? Zajęło mega długo. Ale co przeżywam? Jak komar co? Okupację. Okupację? Nie wiem, jak komar przeżywa okupację, ale musi to być naprawdę ciekawy event. Dobra, słuchaj, patrz, idźmy stąd. Ja znalazłem diaksy, to nie ma szans, już nie znajdziesz. Ciężko jest tu znaleźć cokolwiek, ale chodź, ja mam pewien pomysł. Wyjdźmy stąd po prostu może, co? Gdzie ty jesteś? Chodź, wyjdźmy. Dobra, baby. Wyjdźmy, bo ja mam wodę, wychodzimy na górę. Dobra, słuchaj, hejter, mam tak, wykopałem 13 diamentów. Tutaj. I słuchaj, na dowód, prawda, tego, że ja dzisiaj naprawdę chciałem dobrze, oddaję ci te diamenty. Ja ich nie potrzebuję, oddaję ci. Wyrobiłeś się, Bambik, to mi się podoba. Słuchaj, dlaczego ja staram się być dla ciebie miły i nie mówię do ciebie nic złego, a ty ciągle mnie nazywasz Bambikiem. Ciągle jesteś jakiś taki ofensywny wobec mnie. No bo ty jesteś Bambik, wyglądasz jak chleb i taki... Dobra, wiesz co, słuchaj, ja myślałem, ja naprawdę myślałem, że my możemy być kolegami, ale no nie wiem, mam wrażenie, że się nie da, naprawdę, że ja robię wszystko, co w mojej mocy, a ty potrafisz wszystko zepsuć. Ale nie smuć się tak, to tylko żarty. Aha, to jest bardzo śmieszne. I tylko co? Tylko żarty z Bambik. Czyli myślę, co? Ja jestem dobry. A możesz nie mówić do mnie Bambik? No dobra, no postaram się przestać. Ej, a ten dom jest na sale? Ten, no... A masz pieniądze w ogóle na to? A ile pieniędzy taki domek? Wiesz co, no ja kiedyś dawałem domek za przysługę. Dla dobrego kolegi to ile? Nie no, dla dobrego kolegi, słuchaj, my się dopiero 24 godziny niecałe znamy. Tak naprawdę, przyjaźnimy, kolegujemy, może tak to nazwijmy. No słuchaj, no za przysługę mogę ci dać ten dom. Ej! Ale to trzeba spisać umowę, to trzeba w jakiś inny dzień. Co? Czy tu mieszka Milki? W tym różowym? No. No. A ty gdzie? Ty tu mieszkałeś niby obok? Tak, w pomarańczowym. A,
No i co, i co? I ty ją wyrwałeś wtedy? Nie, nie, a co? Oj, że nie dziwię się, bo jesteś pociągający jak spłuczka do WC. Dobra, wiesz co, ja myślałem, że to naprawdę... Dobra, nieważne, ja już nie chcę z tobą rozmawiać. Ja myślałem, że się nadajesz na kolegę, a jestem, ale ty na każdym kroku mnie obrażasz, wiesz co? Wal się.